Siemanko wszystkim. No niestety nie mam dobrej wiadomości. Jakąś godzinę temu Krzysiu Kozik poinformował mnie, że dziś jego babcia trafiła do szpitala. Okazało się, że ma niewydolność oddechową. Mówił, że już wczoraj było z babcią nieciekawie. No i niestety, dzisiaj trafiła do szpitala. Także trzymajcie kciuki. Bo jak pamiętacie, z live'a u Krzysztofa, na którym ja byłem, to przecież mówiłem, że umówiłem się z jego babcią, że na pewno widzimy się w 2023. Tak mówiłem, że w lato się spotkamy, wiecie, sobie grilla jakiegoś zrobimy. I ja powiedziałem tej babci, mówię, bo ona powiedziała tak, jego babcia, że a nie wiadomo, czy ja dożyję. Panie, to jeszcze czas. A ja mówię, proszę tak nie mówić, dożyję, pani, musimy się spotkać. Widzimy się, mówię. No i niestety. Ale dzisiaj trafiła do szpitala. Także oby wszystko się dobrze skończyło. Trzymam kciuki, bo naprawdę polubiłem babcię Janinę. I Krzysiu, trzymaj się tam. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Ja tylko idę po cygaretki i idę zaraz nagrywać pewną nutę do piwnicy, bo tam jest moje miejsce, gdzie nagrywam nuty. Mówiłem wam, że zawsze o takich porach nagrywam nuty. Ja zawsze nagrywam północ albo pierwsza, druga. No, zaraz będzie pierwsza, bo już jest dokładnie jest 21 po północy, ale zanim wrócę, to wiadomo, że jeszcze do sklepu trzeba wrócić. Oczywiście utwór Piramidy na niby, bo tak się trasa koncertowa nażywa. Także tyle. Trzymajcie kciuki za babcię Krzysztofa Kozika. Aby wszystko się dobrze skończyło, bo to jest najważniejsze. Koncert koncertem. Jeszcze nie raz zespół Bajm będzie grał w Warszawie. Zresztą teraz mają w tym roku urodziny, 45-lecie, więc może coś szykują z okazji tego, jakąś trasę koncertową. A tu mój rower Wigry stoi. Praktycznie przez całą zimę, bo zapomniałam go schować. Jakie to lodowate jest. Lód. No trudno. No i tak to jest. Historia ten rower. Jak to się mówi. Legendarny rower Wigry. Także pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. I trzymajmy kciuki, żeby z babcią Kozika wszystko dobrze się skończyło. Cześć. Idę nagrywać nutę. Na razie.